Aktorka telewizyjna i teatralna, znana z serialu Klan, Katarzyna Miernicka, zmarła 4 października 2023 roku. Miała 59 lat. Aktorka urodziła się 13 lutego 1964 roku w Warszawie i od dzieciństwa marzyła, aby występować na scenie. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną imienia Aleksandra Zelwerowicza. Przez długie lata swojej kariery była częścią Teatru Ateneum w Warszawie. Katarzyna Miernicka zagrała w wielu znanych filmach i serialach. Wystąpiła w filmie i serialu Awantura o Basie, zagrała postać pielęgniarki Anny Strzałkowskiej w serialu Klan, występowała w serialu W Labiryncie. Zagrała również w takich spektaklach jak Spadek na życzenie, Niech żyje miłość oraz Amadeusz. Po 12 latach pracy aktorskiej zdecydowała się na odejście z branży. Podkreślała, że duży poziom stresu miał negatywny wpływ na jej zdrowie. Po zakończeniu kariery telewizyjnej była instruktorką technik wschodnich tai chi i qigong. Aktorkę pożegnał m.in. kolega z Teatru Ateneum, Wiktor Zborowski. Odeszła Kasia Miernicka, aktorka. Za wcześnie. Śpij, Kasiu, spokojnie. Napisał aktor w mediach społecznościowych.